Cześć ludziska, tutaj Pajter. Żyj Piotkiem. No i zapraszam was na kolejny odcinek z K-Factory 2, w którym będziemy dzisiaj robić... Co będziemy robić? Farmę drzewa. Farmę drzewa automatyczną, dobra. Przed chwilą próbowaliśmy coś nagrać, ale ej, dosłownie mnie ciągle crashowało i nie wychodziło. Dobra, powiedzmy do 3 razy sztuka, co nie? No. W poprzednim odcinku zrobiliśmy ten mob grinder, ale jeszcze jego ogólnie nie skończyliśmy. Tutaj miałem wam coś pokazać, ale chyba wam nie pokażę. Nie wiem, ciągle będzie mnie pewnie crashowało. Czekajcie, wszystko tutaj mi nic nie wychodzi. No z tego właśnie wychodzi nam masa różnych itemów, ale póki co zatrzymaliśmy ten mob grinder, bo tutaj leci niesamowita ilość tych torebek, tych itemów, także na razie nam tyle wystarczy. No i co chciałem wam pokazać, zbierajcie jak najbardziej te oto torebki, bo z nich lecą super rzeczy, które się bardzo przydadzą, które nie tak łatwo znajdziecie, jak tylko na przykład w mobach. Oj, właśnie dostałem jakąś książkę znowu, ale to już wcześniej też miałem, jakieś ringi, nie ringi, dobra, zatrzymam. Zobacz, czy to samo będziesz miał. No chyba tak, bo to... No, tam dał mój nikom. Dobra. No i z tych właśnie torebeczek możecie także otrzymać nasiono Ender Lily Seed, które pozwoli wam otrzymywać Ender Perły, których nam w tym momencie brakuje. Ała, one biją. No. No i jeszcze chcieliśmy wam pokazać, jak się robi Endstone. Taki bardzo prosty sposób, dlatego też pójdę już tutaj na te nasze pięterko. Wezmę o tutaj sobie od razu trochę obsydianu. I tak, do tego trzeba taką ciecz, która się nazywa, już wam mówię, Piotrek ją szybko do pieca wrzucił, Resonant Ender. A nią się otrzymuje z... No, że w przepalaniu Ender Pearl. Dokładnie. Dobra, trzeba właśnie Ender Pearl przepalić, one się tam robią na taką ciecz, co nie? I wtedy... Jest tam w piecu? Tak, jest w piecu. A musiałeś tam zatankować. Teraz do tego wkłada się redstone... obsidian block i po prostu wylewacie tą ciecz na obsydian i powstaje wam endstone. Jeden z prostych sposobów, ale powiem, że nawet sporo tego wychodzi, nie? No jest, są dwa sposoby ogólnie, że można dać jeszcze soul sanda, ale to wychodzi drożej, nieopłacalnie. Soul sanda i to ciecz, czy jak? Nie soul sanda, tylko sandstone'a, o. A, sandstone'a, czemu drożej? Przecież sandstone jest łatwiej zdobyć. Tak, ale ciecz, tutaj jak dasz obsydian, to wtedy masz, zalewasz, potrzebujesz 50 milibaketów, a jak dasz sandstone, to potrzebujesz 250 milibaketów. A, dobra, to o to chodzi, dobra. Ej, dobra, nie będę tutaj marnował. Może idę to dołożę tam, dobra, i zajmiemy się w końcu tą rzeczą, którą mieliśmy robić, a mianowicie chcemy zrobić farmę drzew, bo też mamy drzewa ogólnie mało i nam się na pewno nie będzie chciało tutaj, powiedzmy, kosić ich non-stop, dlatego też Piotrek zaproponował, żebyśmy zrobili tą właśnie farmę i on oczywiście wie, jak się ją podłącza, także ja będę patrzył i jeszcze jemu pomagał, co nam tutaj potrzebne. Zrobiliśmy taką małą platformę, bo taka zdecydowanie nam wystarczy. No i co do tego nam będzie potrzebne? Planter na pewno. To już zobaczę planter. Mamy już skraftowane? Nie, nie? Nie, to ja będę kraftować plantera. Ja już wam pokazuję. Planter. Planter to jest bardzo prosty. Z kauczuku, znaczy najpierw plastik się robi. Plastik to wiecie, już pokazywaliśmy wcześniej. Doniczki, wiecie. No i Factory Machine Block to już robiłem w poprzednim odcinku. Takie o proste, proste to. Także to mamy gdzieś jeszcze na pewno w skrzynce. I będzie nam potrzebny jeszcze harwester, jak i pełno kabli. Kable to mamy chyba starcze. Harwester. Chcesz coś skraftować? To ja skraftuję plantera może. To, a harwester też prosto. Mamy tylko plastik. Nie wiem, czy mamy plastik. Ja już tam przetapiałem właśnie przed chwilą. Bo tego, bo tego drzewa właśnie nam brakuje zdecydowanie. Dobra, niech się to przetopi. A ja idę szukać w międzyczasie. I zjem moją przekąskę. Level. Tak.
Lubię wcinać ten level jakoś. Idę zobaczyć, czy nowy urósł. Mam. A tutaj nie poszedłem? Nie wiem. A właśnie, tutaj Piotrek zrobił taką ciemną, ciemne pomieszczenie, w którym mamy właśnie te wszystkie różne busze, tak? Tak. Ale tutaj nie mamy tego levelu, dobra. Ale mogę z dołu przynieść. To jak coś możesz zacząć craftować, jak też chyba, że chcesz tutaj iść. Czekaj, wyszedłem z drzwi. Nie, to ja zacznę już może craftować planterę. Bo wcześniej też zrobiliśmy tą maszynę do przesitkowania kamienia, tak? I z niego właśnie lecą różnego rodzaju graty, takie jak te busze, o tutaj, o te wszystkie takie, o te graty. I tutaj mamy nawet to coś na level, ty, nawet mamy jeden stack, to wiesz co, ja to wyłożę tam u góry. No, a wiesz jak to kładzie dwa na siebie? No jak? Najpierw musisz pod dołem bloka położyć i na ten blok położyć, później go zwalić, na przykład kobla. I to tak działa. Czyli okay. Pierw kładziesz pleczo na dół. To dzięki za wskazówkę. Na przykład dikta. Aha. Wow, sorry. Wysiądź się. Banner, no i teraz taką? No i też na dół i wszystko działa. Aha. No i git, to potem to urośnie. I konewką możecie to podlać i wtedy urosną wam takie oto krzaki. Tak. Super. Będzie więcej expa, chociaż expa to tam mamy pod dostatkiem już od mobów, no ale... Mamy, aby mieć, co nie? No. Ogólnie to jeszcze trzeba skraftować dwa upgrade'y koperowe. Czekaj, upgrade? Cooper upgrade, czy jak to się zje? Mhm, poczekaj. Wiesz co, ja się zajmę harvesterem, a ty zrobisz, tam ja potem pokażę, co? No to okej. Okay. Plastik. Muszę najpierw zrobić plastik. Mr. Bombastic i nożyczki. I tutaj miałeś, czekaj, ten machine coś tam, co wcześniej craftowałem. Nie ma tutaj tego? A tu jeszcze ile plastiku jest? Ło, to ja biorę. Ej, tej jednej rzeczy mi brakuje. Czekaj, kobla wyrzucę, bo nie potrzebuję mi kobla. No ja tutaj to już sortowałem, nie? I tam... Kobel mi niepotrzebny. Nie wiem dlaczego... Ej, nie mogę wyrzucać Ctrl i Q, nie? Ale mi to działa. Dla mnie nie. To nie wiem, czemu tobie nie. Dla mnie to nie działa. Czekaj, miałem wziąć żelazo. Zobaczcie, ile tutaj się tego nazbierało. Piotrek posortował nieco, patrzcie. W sumie to są tylko te. A ja miałem tu przy sobie już żelazo, ale jestem na... Dobra. Tam na dole są jeszcze więcej. Bam, bam. Zrobię od razu dwa. Czekajcie. Ło, ale tu syfów naprzynosiłeś z tego. Skąd? No, z mob grindera. No. Nie było gdzie wsadzić. Patrzę, co my w ogóle mamy po tych skrzynkach. Zobaczę, czy plastik się stworzył. No oczywiście za mało. Masz 6 tego? Proszku tego plastiku. O. No mam, ale wtedy mi zakosisz, ty trolu. Nie, to ja ci tam zamrzę. Dobra. To ja idę włożyć resztę, co tam jest i będzie na zapas. Potem będzie łatwiej, potem będzie łatwiej. I tak już mamy ułatwione, że mamy tyle gratów, nie? No. A, tu jest Factory Machine Block. Biorę dwa. Pomóc ci coś? Nie, no ja robię harvester, a ty? No już wszystko mam. Zaczekaj. To ja tylko plastik, nożyczki, bo zrobię wszystko podwójne, wiesz? Zawsze to może się przyda na później. O, a tu jeszcze chciałem wam pokazać, jak się to otworzy tamte bloki, te kolorowe, zobaczcie. Piotrek tu już przyszykował w tym crafting table. Tu macie stone'a, tu macie iron i powstają wam takie 32 bloki, w ogóle jak tanio, nie? Zobaczcie, potem bierzecie ten oto chisel, z który się craftuje, nie wiem czy pamiętacie. Bierzecie po prostu, było jeden patyk i dwa żelaza, nie? Tak. Powiedzmy, że ten... Jedno? Powiedzmy, że tutaj jedno. O... Bo nie mam przed chwilą tego, nie mam żadnego drewna. Że to jest ten patyk, jedno żelazo
tak? Tutaj i powstaje wam oto coś i to pozwala wam craftować tutaj w środku różnego rodzaju rzeczy. Na przykład teraz jak włożę to, zobaczcie, możecie tutaj wybrać sobie bloki jakie chcecie. Mogę nawet ten wybrać. Mogę z powrotem włożyć. Zobaczcie. Mogę to z powrotem zamieniać tak jak mi się podoba. I tak działa praktycznie to ze stone'em, z koblem, z obsydianem nawet. Patrzcie, zobaczcie jakie bloki z obsydianu możecie mieć. Ja akurat mam tutaj wokół trochę jakiś inny. Tu jest taki, tu jest nie taki. Dobra. Dobra, nie będę tutaj zamulał. Idę craftować ten mój... no wiesz co, harvester. Już tak zamulam. Nie, jeszcze nie. Dzisiaj nie jest późna godzina. Nie no, ale wiesz, takimi niepotrzebnymi rzeczami zamulam. Powiedzmy jako ciekawostka. I nie wiem czemu, ale wkładam do craftinga rzeczy, skaczą moje FPS-y do zera dosłownie, do zera. A to ja tak nie mam. Muszę sobie chyba ramo dokupić. Dokup sobie 32. Spoko. Dobra, mam dwa harwestery dla ciebie. Zawsze to jeden na później, trzeba będzie craftować. Masz. Ej. Płyta główna ci się spali, ponieważ będzie jeszcze lepiej. Tak. A płyta główna nie jest droga. Karta graficzna i ten. Co tu mamy? Aha. Upgrade no zrobiłeś. Tak. Upgrade Cooper, poczekaj, zobaczę jak to się craftuje. Bo ty tak szybko to robisz, że ja nie nadlanczam za tobą. A to wygląda jak szczotka. Gold, silver, platinum, diamond. Gdzie jest Cooper? Cobble, emerald. Silver? A tu jest u góry, Boże, ślepy jestem. A to chyba wszystko na takie zasady działa. Tutaj Cooper, tu plastik, redstone, monety albo te gold timber, albo samorodek, smrodek złota. Dobra, to teraz tutaj musimy wyłożyć zaraz wszystko tym, ziemią, co nie? Tylko zanim to zrobimy, trzeba tutaj wstawić nam tak zwany planter. Tutaj na środek. Piotrek to wszystko wymierzył. Czekaj, planter. Wszystko jest na przód. Planter. Jeszcze przypomnę wam jak się robi planter. Planter się robi tak. Plastik tutaj przed chwilą robiłem. Doniczki umiecie. Piston umiecie. No i faktory maszyny blok, który mieliśmy gotowy z poprzedniego odcinka. Się robi plastik. I tutaj stone. Dosłownie stone. I takie oto rzeczy. Bam. Dobra. Możesz to położyć jak chcesz. Masz planter? A, dobra. Dzięki za ziemię. To ja już zacznę kłaść na ziemię. No i do więcej ziemi poszukać piech. No i mnie wyrzuciło, o. Stary. To co, ziemię nie możesz kłaść? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lognę się, czekajcie. Dobra, zalogowałem cię ponownie. O. Ale nie mam ziemi, masz więcej? Świetnie. Nie mamy? Nie, mnie też wywaliło pod koniec, pod kładzeniu ziemi. Nie, chyba coś tam miałem w eku. Coś jest właśnie chyba z tymi pluginami serwera, bo chociaż pluginów to my nie mamy, modami, że tak powiem. No. Jeszcze nie wiem co, bo na innym serwerze, bo ogólnie zanim my tutaj zaczęliśmy grać, nie? Zanim serwer sobie zrobiliśmy na Skate Factory, to byliśmy na innym serwerze, na którym dosłownie tak samo działo, że co klikaliśmy, to nas wyrzucało i dlatego pomyśleliśmy, zróbmy własny serwer, może tak nie będzie, no ale jest. To wina właśnie chyba tych wszystkich pluginów. Nagrywasz to też? Tak, cały czas leci, nie? W końcu nie. No dobra. Czekaj, muszę tutaj schować jakiś grab. Wcześniej to się tak nie zdarzało, nie? Aż tak często. Czekaj, tu robię... Masz ziemię, bo jeszcze ten, robię. Nie wiem, nie widzę, o teraz jeszcze. No mam trochę. Musimy chwilę poczekać na ziemię. Więcej beczek trzeba. A tutaj miałeś ziemię zrobioną. No nie. Też potem zrobimy automat do tej ziemi, co? No, to by się przydało. Już też niepotrzebna. Niepotrzebna? Nie. Już zrobione wszystko. To jest tylko kładzenie. To ja już idę do ciebie. Bam.
Masz ten młotek taki skraftowany? Nie mam. Oddałem ci, oddałem ci. A to ci pożyczę, żebyś pokazał. Ja sobie mogę skraftować, bo czekaj, bo to trzeba... plastik, ale nie mam plastiku. Masz jeszcze dwa kawałki plastiku? Chyba ja tam widziałem gdzieś w skrzyni. Nie wziąłeś chyba. Bo od razu skraftuję to, bo ja tutaj nie mam i drzewo sobie... O, akurat jest. Dobra, to ja ci skraftuję. Czekaj, nie, bo... No to chodź tutaj, zobaczymy jak to jest. Chcę pokazać jak to... No, poczekaj. Robi sobie patyki na zaś. Dobra. Do tego? No. O, tak się robią. Plastik i dwa patyki, dobra. Dzięki. I dobra, ten młotek ma do siebie taką funkcję, że on pokazuje obszary... Zasięg ogólnie tych no, maszyn. Dokładnie. Standardowy. Tylko czekaj, włączę jetpack, żeby to było widać, tak? A nie widać? A widać, widać. No. To w tym momencie... Ale tak mało, a... Standardowa maszyna bez upgrade'ów, tyle ma zasięg, 3 na 3. Patrzcie, on postawił tutaj ten planter, nie? Planter tutaj i w te oto kwadraciki będzie kładło się sadzonki. I wtedy ten planter będzie nam tutaj rozsiewał te sadzonki na tym całym, na tej powierzchni, co tutaj tak. mamy. Tylko patrzcie najpierw. Ja pokażę wam, podlecę tym jetpackiem. Widzicie ten oto zaznaczone pole? To na razie bez żadnych upgrade'ów ten planter jest w stanie zasadzić nam tylko sadzonki w tym oto obszarze. Dlatego też on skraftował upgrade. Pokaż ten upgrade. No chcesz jeden? No, masz ten jeden. Koperowy? Koperowy, dokładnie. I ten upgrade wkłada się o w te miejsce. Chyba je położę, co? No włóż tam, no. O. I zobaczcie teraz, zobaczcie teraz. Mamy na całym obszarze teraz gotowe, tak? Że w tym obszarze będą nam się sadzić te sadzonki. Ty, ale on jeszcze nie jest podłączony, prawda? Nie. Jeszcze on potrzebuje prądu. Tak. I tak i na tej samej zasadzie działa ten... Harvester. Harvester jeszcze. Tylko harvester z języka angielskiego to jest to, że to kosi, tak? No, tak. Harvest, czy tam zbiera plony, czy jak to tam? No. Tu ustawiłeś, tak? Tak, taki sam ma zasięg. Bez upgrade'ów 3 na 3, a jak damy up, nie wiem, widać? Ten zielony. No, widać, teraz. Widać, zielony, no, widać. Włóż upgrade, taki sam cooperowy? Tak, taki sam daje się. Jak i do plantera, tak i do harvestera. I teraz to raz, teraz tak nie widać, bo to się razem połączyło. Ja widzę, widzę. Dobrze jest. Widać czerwony w ogóle? Nie widać tego, bo połączyło nie, się. Dobra, widzę zielony taki, ale dobra. No i teraz tak, trzeba to podłączyć kablami, nie? No, to tutaj zrobimy dziurkę. Tutaj na dole i w ogóle kable mamy, coś... Mamy kable? No ja tam widziałem, że są wystarczające takie... te zwykłe engineering w ogóle. Czekaj, zobaczę jak ty to podłączysz. Ogólnie czekaj, zrobię tutaj dziurę. Tutaj mamy, tak? No na wprost. Nie wiem czy dobrze. Wow, nie miałem jetpacka włączonego. Idę sobie chwilę, podładuję jetpacka, bo mu się kończy. Mu się kończy. No chyba każdy wie jak ciągnąć kable, nie? No raczej każdy wie jak wyciągnąć kable do tej maszyny. Włączę sobie jetpacka. No. A jednak a musiałem zostać. No a to... Cooper i coś jeszcze, nie? Pokazywałeś jak się kraftuje? Tak. Jak, czekaj, jak one się zwą, żeby nie było, jeszcze pokażę. To ja tutaj w craftingu będę. Czekaj, już craftował. Patrzę, już patrzę, co my tutaj. A nie pokazuję? Energy conduit. Energy conduit, dobra. No. Tylko nie te wiem, tańsze. Musisz zobaczyć? Już, czekaj. Tylko pokażę, jak się robi. Te, o, te robiliśmy. Oto, conduit binder to się robi właśnie z tego, żeby to jeszcze mogło się kliknąć. O, binder, coś tam, jak to się wydaje. O, tak to się tworzyło. Tak to się robiło. To są ogólnie średnie te rurki energetyczne. Tak to się robiło. Zresztą jak tutaj klikniecie nazwę, to wszystko wam powie jedno po drugim. Powiedzmy po kolei, jak co, jak się robi. Dobra, idę tutaj, podłączyłeś to wszystko? Chcesz to chodzi wylecić dziurką, bo zaś ci rzadko. Dobra, już jestem. Zatykaj dziurkę.
Dobra, i tutaj dasz. Tu doprowadzimy pierwszy prąd do Harvestera. No. I drugi do Plantera. Tak. I teraz ogólnie to już powinno działać, jak damy do... Poczekaj. Input jest input, co nie? Trzeba jeszcze sprawdzić, że w rurkach trzeba nacisnąć ten input, co nie? Najlepiej ustawiać, ale to na insert. O. Czemu insert? Nie. No insert to już wejście. No tak, insert, wejście. Poczekaj, bo jest extra, insert. Tak, to extra zrobić to tak? Też wyciągane. No zostaw na insert. Insert bo... i always active, trzeba tutaj naciskać. Czekaj, to tutaj tak, tak samo przestawię. Tam już chyba jest, nie wiem. Insert, tak, już przestawiono, dobra, mamy. No i teraz tak. Ogólnie... Skrzynia by się przydała. Też. Ja mam better barrel jak coś. Mam 20 sztuk. A to pierw na, wiesz, żeby... No dobra, no. A to czekaj, mam drzewo. Ja ogólnie zrobię teraz jeszcze ten... Zrobię tutaj crafting też, bo nie chcę mi się chodzić. Tyle tych craftingów jeszcze. Wiem, ale to zawsze jak jakieś potrzebne, to nigdy nie ma pod nosem, że tak powiem. Tu postawię. Masz już skrzynki? No, bo ja miałem w tym. Miałem jednak. Dobra, ja mam 8, jak coś. O, co ty tu zrobiłeś? Pokaż. Jetpacka się podoba. A, te zrobiłeś. I na razie niepotrzebny jetpack. W sumie tutaj na razie nie trzeba, co? No nie wiem. Ja swój wyłączę na razie, bo energii szkoda. To czyli tak, tu postawiłeś tą skrzynkę i teraz tak, wkładać sadzonki trzeba będzie. Tak. Tylko jak harwester to on działa tak sam od siebie, że tylko podłączony jest do energii i on potem będzie to zbierać? Już ci mogę nawet pokazać to. I tutaj te wyjście, to czyli tu do tego wyjścia trzeba będzie podłączyć rurkę, tak? Tak. Czekaj, jeszcze na niego kliknę. Zobaczę jak to... W ogóle energia jest. Work, coś tam nie ma. Empty. Tu jeszcze jest coś takiego shear leaves, czyli ciąć te liście, tak? Tak. I ale small... minus jest taki, że jak on nie liście, to sadzonek nie daj. Aha, no to nie. Albo to, no albo to nie, to nie. To lepiej, żeby dawało sadzonki, bo to musi być czyste drzewo na razie. Ewentualnie możemy zrobić sobie później drugą taką platformę, gdzie ścina nam tylko liście, a liście będą nam potrzebne na ziemię. To zrobimy to potem w sumie bez nagrywania, bo tutaj już mamy wszystko gotowe i to będzie działało no, na takiej to i... samym no, na zasadzie, to nie? No. Konfigurujesz na filter? Żebym to jeszcze wiedział jak, to daj sadzonki. Tu na przykład sadzonki do środka dajesz, a nie ustawiam się wszystkie. No powiedz, ja to widać, wkładaj. Ja to widzę. Wiem, ale ustawił się. Jak już się ustawił sam? Nie, na ziemi się ustawił sadzonki. No no. To tutaj mamy takie kolory różne, na przykład czerwony, jakiś fioletowy, różowy i w ogóle. No. Jak tutaj na zewnątrz, nie? I jak wejdziemy do środka, to jest też taki filtr i to na przykład do czerwonego damy, żeby sadzonki dębowe się ustawiały. I też się tylko tutaj ustawią. Aha, ale to i tak dużo. Aha. Strasznie dużo. To weź może na razie... Ty, to weźmy na razie sadzonki takie i sadzonki tego drzewa kauczukowego, co? Bo tylko te mamy. Nie, no w sumie mamy jeszcze te z tego. Z netheru. Z tego z przemiany stona, co nie? Przesiewania stona, tam mamy. Ale to później zrobimy innym razem, bo w sumie... To wszystko będzie działało tym samym systemem, a my sobie to może potem powiększymy na każdy rodzaj drzewa. To zrób na razie tylko na ten. Niech to tylko taki będzie. Na cały ten obszar tylko te drzewo. Tylko dębowe? Tak, tylko dębowe. Niech to jest tylko dębowe. No to wszędzie ustawiamy. To wszędzie dębowe będzie i będzie git. No to robię. No to jeszcze ja tu włożę swoje. No i harwester tutaj... Tylko najpierw musi to urosnąć, co nie? No to urośniemy. Już rosło? No i zobaczymy, czy to zepnie. No chwilę, on pomyśli, jak śleci. Aha. Na razie... O, no dobra, jest. ścięło. Ścina. Ty, a do mnie, do mnie to leci. Bo nie ustawiłem, zapomniałem. To tutaj jeszcze rurkę z item ustawimy. Na dole jestem teraz, ustawiam pod tym harwesterem. Poczekaj. A, tą rurkę zieloną ustawię, dobra. Item conduit, dobra. Ale musimy koniecznie enderpearl zdobyć, bo te rurki nam się kończą.
No tak, one są bardzo fajne. One są jak dla mnie najlepsze. No i ogólnie mniej lagują też. Ej, nasz stick już starczył. Czekaj, ja tu mam, gdzie to drzewo, które mi to dało? He? A, tu mam. I ogólnie by się teraz filtek przydał do tej modyfikacji, bo teraz będzie ciągło wszystko, a ma ciągnąć tylko te saplingi tym. Pokazywałeś kiedyś, jak się kaptuje filtek do modyfikacji? Tak, tak. To jest zwykły, nie? No mamy, taki... mamy w skrzynce. Basic? Mamy ten zwykły item filter, tak? Mamy. Powinno być. A jak nie, to łatwo się kraftuje. Masz? Nie. O, shit. Dobra, to ja zrobię. Patyk, redstone. Przynieś tylko przynieś redstone i pajęczynę, nitki. Ale to też jest to extra utility, ale inną modyfikację. He? A i ten filter, ten zwykły, czy jaki ty chcesz robić? To się teraz będzie nazywać? Hmm. Już ci mówię. Basic item filter Ender IO. Do tego hoppera potrzebujemy. A i kartki. No. Mamy kartki. A jak nie, to idę. Skrzynki mam. Tu ci patrz, pierwszy ten poskładę. Nie. Ej, tutaj, chodź zobacz, tutaj w pierwszym. Zobacz, ile rurek jest. Będzie. Wiem, ja tutaj ustawiłem. Pokraftowałem. To w drugim obok będzie hopper. Chciałem ci powiedzieć, dobra. I kartki musisz skraftować. To może trzeci. Pokazywałeś to? Tak. To nie jest trudne. Tym długim jeszcze, nie? Tak, o. Czekaj. O tak, no dobra, mam. Możesz zabierać, jak chcesz. Tylko... Okay. Wow! Mam już coś zrobić z moimi legami. I teraz jak dodamy go do tej górki, to pokazuje nam się lista. No. I dam na waitlist i damy te... te sadzonki. Sadzonki tylko. Tak. I tutaj jeszcze możecie dać upgrade z taką strzałką, co nie? On spit, że szybciej przeszło, ale to jest niepotrzebne. Ale to jest niepotrzebne, dokładnie. No i tylko już damy leci. Sadzonki i tylko będzie to leciało. Ej, ale tutaj drzewo musi jeszcze zbierać, co nie? Czy to wszystko... A nie, to już przecież na dole. Już na dole, zaraz od... Zobaczy ile to zrobiło. 27 drzewa na razie. Bo to zbiera cały czas, nie? Ty, a skąd ja mam dirta aż tyle? O matko, jeszcze ślad boiler by się przydało, to chyba... Ej, dirta mam? Ty mi dawałeś dirta? Nie wiem, chyba nie. Skąd ja mam 64 dirta? Masz drama? Digum? Nie mam. Teraz szybko skraftuję, czy chcesz skraftować? Nie no, może skraftować, jak to by nie laguje, bo u mnie właśnie dziwne lagi mam, jak kraftuję drumy i w ogóle. Ja tam nie mam na razie. Zrobię ci płytki. Pół płytki chcesz? Ja już wszystko mam. Przydałby się system do kraftowania, nie? Już mam skraftowane jakby co. O, teraz szybkość tam. A co zrobiłeś? Bo harvester daje produkt uboczny, czyli taki sludge. To jest taki jakby... No taka olej. Ciecz. No taka produkt i go można albo dawać do voida, albo tak. Do sludge boiler i z tego wychodzi klej i w ogóle takie coś. To są smary tako jakby, które powstają przy produkcji właśnie drzewa. O Boże, ale to jest... Ej, mi się wydawało takie to trudne, ale wiecie, jak się czegoś nie wie, to nie wiecie, od czego tutaj się zabrać, co nie? No, nie mam łatwo. Nadzieję, że wszyscy to zrozumieli, bo ja na przykład zrozumiałem, wiem, o co chodzi teraz. I następnym razem to ja mogę zrobić sam takie coś na jakiś inny rodzaj drzewa, jak będziesz chciał. No, mogę to zrobić. Bo to przyda się, nie? Dobra, póki co mamy te standardowe drzewo, bo i tak, przyda się nam to do wszystkiego. No dobra, to chyba w sumie było na tyle. Mamy farmę drzewa automatyczną. No to chyba wszystko. I jest git. Jeszcze, jetpacka podładuję. A wiesz co, ja chyba będę sobie robił jetpack level 2, bo ten szybko mi się marnuje. W następnym odcinku na pewno
zrobimy, że będziemy mieć jetpack level 2, bo ten już mnie dobija. Ciągle ładować, ładować, bo chociaż tamten trochę dłużej wytrzyma. Dobra, tak to wygląda nasza farma. Z góry, z dołu. Bam. Fajnie. A ja zrobię chyba kilka takich jeszcze na te inne rodzaje drzewa. Mam nadzieję, że nie będzie lagować, co? Tylko no, dużo, nie. Dużo kraftowania przed nami, ale trudno, dobra. Wyłączę jetpacka. Ups, dobra. A my chyba tym się żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że zrozumieliście, a jak nie, to piszcie w komentarzach. Także, cześć. Na razie.